I tym razem klasycznie zaczynamy od podstaw, czyli rybek, jedzenia, takiego normalnego przygotowania się do rzeczywistości. Rybek troszkę zebrałem, bo tutaj widzę, rosną te rybki jak na drożdżach. Pozbieramy sobie je wszystkie, dawać mi to rybencje. No, widzę, że jednak na tych haczykach to chyba lepiej się łapie na tych brązowych z wabikami, więc no będę musiał pozyskać troszkę cyny i mimo wszystko przygotować te wabiki. Bo robią kurde robotę, naprawdę zajebistą robotę odwalają. Tutaj zobaczcie, te drewniane to tak prawie nic nie łapią. No, czasami coś tam łaskawie coś tam złapie, ale generalnie jest bida z nędzą. Tutaj jakieś pojedyncze rybki. No nie, zdecydowanie haczyk dominuje. Te pułapki, które tutaj mamy, takie zwykłe na ryby, to tam jest Lipton, ale najlepsze są właśnie te. Z haczykiem i z wabikiem. To jest w ogóle magia. Tylko, że muszę mięsko tu dostarczyć. Ja sobie zjem tutaj mięsko, opierdzielę. No i tak, zobaczcie, co tu zrobiłem. Miałem chwilę wolną, troszkę pobiegałem, postawiłem sobie kuchnię. Generalnie przearanżowałem, jak widzieliście. Tutaj mamy wejście. Jest nasz budynek, oczywiście, tak, wchodzimy sobie, zajebiście. No, tutaj nic nie ruszałem, nie było czasu. Pokój powstał dodatkowy. No, tu jest sypialnia, jeszcze tam podziemia nie ma. Myślę, że tutaj zrobimy kuchnię albo coś przygotujemy. Na razie jeszcze nie wiem, na razie zostaje. Ale te przejście zrobiłem, że to nie jest wyjście na zewnątrz, tylko jest taki mostek. Mogę sobie tu podejrzeć, co się tam dzieje. Tu będą szyby generalnie, jak już się prawie w to wszystko, nie? I jest kuchnia. Ładnie to wygląda, prawda? No, mamy dwie kuchenki. Mamy noże. Ja a propos noży wezmę pierwszy nóż, bo sobie przygotowałem z kości. Gdzie jest ten mój nóż? Nie wiem, wyparo. Tu jest ten nóż. Bo mi się tak zachmęcił. No i tutaj od razu rybki mogę sobie wszystkie poprzetapiać. Co bym chciał. Zobaczymy, ile tego zebrałem tak naprawdę z tych rybek. Pyk, pyk, pyk. Mięsiwa dużo potrzebuję, bo ja to wszystko przerabiam na dobre towary. Okej, no mięsiwa mam 25. Boże, mam wrażenie, że to jakby od cholery bym zebrał. Tu mam tą suszoną wołowinkę, ale chciałem to przerobić, natomiast wydaje mi się, że bardziej efektywnie będzie po prostu zrobić szarpane mięsiwo i to tam zagospodarować. No i dobrze, i teraz tak, tutaj mam jeszcze mięsko takie zwykłe, to ja sobie zjem. Tutaj mamy składzik, poszerzyłem go o jedną ściankę do tyłu. Mamy tutaj zgniliznę i tą zgniliznę zebrałem z tych moich wszystkich owoców, warzyw, tego wszystkiego, co mi się nie złożyło. I mogę zapieczętować. I po 20 dniach uzyskamy kompost. Tutaj wydamy drugą beczkę ze zgnilizną. Niech się zbiera. No i tak małymi kroczkami. Tutaj mamy tą szarpaną wołowinkę. Widzicie, ona się suszy. Mamy tutaj też inną wołowinkę. Coś mi się slagowało. Psujące się, tak? Za 34 dni, więc to zaraz wykorzystamy jako zanętę. To też do wody wrzucimy, to do wody wrzucimy. Dobrze, dobra, gotowaniem się zajmę może później, bo ostatnio dużo czasu spędziłem za jeden dzień, za 5 dni, więc nie mieszamy tego. No, jedzonko jest, nie? Półtorej roku może wytrzymać, tutaj miodziku mamy, więc będziemy działać. Tutaj mamy miseczki, mamy jeszcze gulasz, 3 dni wytrzyma. To już mi zostaje, po 4 wsadziłem, żeby to ładnie wyglądało. No i drewno opałowe. Teraz przejdźmy na farmę. Tutaj już zacząłem tworzyć konstrukcję, bo mam zamiar stworzyć w tym miejscu szklarnię. Tym bardziej, że mamy tą glinę opałową. A czy coś mi tu urosło? No, gunwo mi urosło, a nic. Zbyt wysoka temperatura, tutaj wilgotność jest idealna. 107%, 108%, 100%, więc to powinno urosnąć. Kurde, ten len mi zależy. Jezus, 4 na 9. No ja już potrzebuję tego lnu od cholery. Nie chcę rosnąć, zdecydowanie nie chcę rosnąć. Dobra, zasilmy tutaj wodopoje. Umieśćmy przynęty. Tutaj jeszcze przynęty są.
więcej nie wziąłem. A gdy jest dobra, ugotowane mięsko. Niech jest. Aura, jeden z widzów, Aura. Zwróciła mi uwagę, że przy którymś odcinku właśnie przy handlarzu materiałów budowlanych gdzieś w tym rejonie znajduje się żywica, więc ja myślę, że tam pójdę. Wyposażmy się. Bierzemy łuk. Gdzie ja trałem strzały? Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć? Ja pierdolę. Tu mam 7 strzał. Strzały wezmę. Swoją drogą, jak już mówimy o strzałach, to ja nie mam żadnej formy, nie? Mamy haczyki, wędkarskie wabiki. Ja muszę sobie zacząć pozycjonować robotę, więc czekajcie, dajemy tu ośrodek. Wabiki, haczyki będę chciał zrobić. Będę chciał więcej wabików zrobić. Jak stoimy z sicą? Kurde, ostatnia mi została. No to kilo, łopatę, sica, wykrywacz na razie nie, młot. Młot mogę zrobić. To wszystko musimy tutaj pierdyknąć. To są towary, które będę musiał odlać. Nie, ja sobie to będę powoli tam podsumowywał. Plus oczywiście sztabencje. Sztabencje mamy tutaj. Nawet nie wiem, czy więcej form nie porobić. Już robiłem ostatnio formy na miseczki, żebym mógł gdzieś tam dawać, ale to mnie nie ratuje. Ja myślę, że tych sztabek, kurde, będę musiał natrzaskać więcej. No i właśnie, jeszcze dwie formy, nie? Gdybym wziął glinę, weźmy niebieską glinę i tu zacząłbym sobie na przykład formować sztabki, to żebym pamiętał. Płyta z kolcami nie. Haczyki, wabiki nie, konewka. Tak średnio. Moc spadowy. Już powoli będę o tym myślał. Motyka. Lamelki. Lamelek będę potrzebował dużo, więc myślę, że zrobię z parę form. Ze 6 form na lamelki. Sica, topór, kowadło nie. Tachówka, niewypalony dzban, forma sztabki, jeszcze jedną zrobimy. Naspira. No i chyba weźmiemy na włócznie. Na włócznie weźmiemy sobie 2. Ponadto chciałbym mieć jeszcze surowe garnki może nie, ale tutaj było gdzieś doniczkę. 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 Plus jeszcze zrobimy surowy wek. Surowy wek. Tych weków dużo potrzebuję, ale będę miał roboty z gliną, ja pierdyle. No i chyba miseczki. Klasycznie miseczki. Bo garnki. Czy ja potrzebuję generalnie więcej garnków? Chyba nie. Forma młota. No chyba tyle wystarczy, powiem wam. I tak będę miał dużo klejenia. Widzę, że jestem na wykończeniu, jeśli chodzi o niebieską glinę, bo ja, widzicie, sporo tego tak naprawdę wykorzystałem, więc będę musiał nakopać. Ale mam tu przygotowaną robotę. Nie, spokojnie. Nie będę was tym nucił. Nie ma opcji. Ja się tym zajmę po prostu w międzyczasie. I teraz tylko jedzonko jest mi potrzebne, więc idziemy do kuchni. Tutaj, no musiałbym coś wstawić, ale nie będę się teraz bawił w gotowanie. Więc weźmiemy sobie ze 3 posiłki. Więcej nie mam, 2. Niech jest. I teraz tak, ważny aspekt, bardzo ważny aspekt, to jest to,
że przebiegamy sobie tutaj tą stroną, moim mostem. Rat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 a. I zobaczcie, co tu jest klon. Ale to dąb. Dąb, zajebiście ważna rzecz. Będę mógł zrobić taninę, w końcu. Ja to już zauważyłem ostatnio, ale mówię, aj, zostawię to na odcinek. Więc wyrąbiemy ten dąb. Duży dąb. O ja pierdyle, no jak się rypnęło dębem, to... Magicznie. Tu, tam. Pozbierajmy tego dęba. Dobra, mam wszystko, ile tego dęba wyszło. Ja pierdyle. To mi starczy na lata. Odłożę to dziadostwo. Nie ma miejsca na ten dęby, więc weźmiemy sobie piłę. Brzozowe dechy. Nie to. Sosnowe dechy. Bruk, glina, kamienna ścieżka, niebieska glina, glina. Kamień, kłoda. Gdzie ja to wszystko dałem? W ogóle mam brzozowe deski i ten. Dobra, nieważne, muszę z tego zrobić więcej desek. To mogę odłożyć. Teraz skrzynkę, jak się robiło. Czy skrzynkę? Czekajcie, czy ja potrzebuję skrzynkę? Nie. Nie. Ja potrzebuję beczkę. Żeby zrobić beczkę, to też patyki. Teraz po tych transportach, to ja te patyki dałem. Gdzieś tutaj dawałem te patyki. Mam. O Jezu, patyki mi się powoli kończą. I tu miałem te kurde badyle. Wszystkie. No dobra. Jest jak jest. Raz, dwa, trzy. Oczywiście, że miejsca mi brakuje. I do tego oczywiście skrzynia. Obojętnie sosny z piłą, tak? I dwa. Ja zawsze zapominam. Na razie jedną potrzebuję. W zasadzie to jedną, ale spróbuję zrobić otwartą. I może tutaj. Nie, bo jak tu walnę, to się nie dostanę do tego, co mam tam w rogu. A tu bym miał niebieską glinę, nie, więc my beczki. Dobrze, to muszę chyba drugi rządek walnąć tych skrzynek. Ja wiem, że na razie jest syf, Boże, wybaczcie mi. Tutaj będą dechy. No i skóry trzeba porobić, tak? Mamy to przerzucone, więc. Beczki. Raz, dwa, trzy beczki. Jakąś strefę do beczkowozów. Myślę, że tu będzie strefa do beczek. Raz, dwa i trzy. Pięknie. Teraz, żeby zrobić skórę. Zwykła, najzwyklejsza taka pierdyka, zwykła skóra. Jest przez mocną taninę. Mieszanie w beczce jest potrzebne kłoda dębu albo akacji. A, jeszcze akację można mieć. Ja mam dąb. Beczki, wiadra to mamy. No, generalnie musimy przygotować te beczki. Nie, tu mamy mocną taninę, jeszcze słaba tanina do zrobienia. Czyli 10 litrów wody i jeden kłoda dębu. Czaje i będę miał słabą taninę. Żeby zrobić mocną taninę, to potrzebuję 10 litrów tego i tego. Wiecie co? Ja to pierdyknę na skalę masową, bo tej taniny i tych skór to ja będę potrzebował dużo. Więcej beczek, ustawimy je sobie tutaj i będę przechowywał po prostu tę taninę, a potem przerzucę do jakichś, nie wiem, beczek finalnych. Sprawa się troszkę komplikuje, bo mamy tylko jedno wiadro, a beczek jest dużo do zasilenia, więc muszę sobie zrobić, że tak powiem, jakąś sadzawkę. Myślę, że w tym miejscu możemy tymczasowo walnąć sadzawkę.
Nawet jakbym to zrobił z bruku czy z błotnych cegieł, to już mi styknie. Tu, dobra, jeszcze jedną błotną cegłę wezmę. Mało już mam błotnych cegieł, tych ciemnych, jasnych to już w ogóle nie mam. Tu zrobimy sadzawkę, więc idziemy po wodę. Dawać wodziałkę. O kurde, z tą latarnią to już można biegać, to bosko wygląda. Zajebiście bosko. Pyk. I znowu rybki się tutaj nachapały. Ja się cieszę, że to łowisko działa. Dzięki temu mam co jeść, a nie muszę co chwilę tutaj załatwiać wielu spraw. W sumie mogę tu wybiec. Jestem głupi. Przebiegłem 10 km, a mogłem tutaj walnąć. I stąd będę pobierał sobie wodziałkę. I pyk. Pyk. Nie wiem, ile tej wody muszę tutaj dać. 50 litrów. Zobaczymy. Dam 16. Słaba tanina. 50 litrów. No tak, bo to jest 1 do 1, czyli 5. Okej. No dobrze, czyli tak, tu musimy na razie wstawić, nie wiem, 4 słabe taniny wstawimy. W czółkach pełno. Wszystkie jednak uzupełniłem, więc generalnie do każdego daję po 5 sztuk. Tak stwierdziłem, że najwyżej jak mi zostanie więcej tej taniny, bo to i tak trzeba długo czekać, to ja sobie to przeleję do jakiejś innej beczki. Po prostu porobię beczki i ze zwykłej taniny porobię inne taniny i tak będę po prostu taninował cały czas. Nie wiem, czy rozkminiacie, o co mi chodzi, nie? Że to się nie zmarnuje. Ja mogę tutaj po prostu przyspieszyć proceder. Czas to pieniądz, jak to mawiają, więc jak już mam tyle beczek i mam tyle drewna, to się nie będę pierdzielił w tańcu. I po prostu przygotuję więcej. Z połowy zrobię mocną taninę. I będę działać. A to niech się po prostu tu przygotowywuje. Pięknie. No to czas na... O, chciałem powiedzieć eksplorację. Dobra, przetestujmy ten łuk. No dobra, szybko poszło. Easy, ja nie wziąłem, kurde. Noża nie wziąłem. Ja pierdolę. Dobra, teraz mam. Ciap, ciap. Co mi tu dasz, moje szczęście? Mięso, skóry, o, kości. Czy się strzała zmarnowała? Nie, strzały się nie marnują. Dobrze, idziemy eksplorować. Kurde, łuk jest fajny. Naprawdę. Akurat tutaj był na bliski dystans, więc tak trochę skrewiłem, ale no, nieważne. Lecimy tam, gdzie Aura powiedziała, że mogę znaleźć żywicę. Ja pierdolę. Chodź tu, misiek, chodź tu. A tam co? Jakieś liski? Odbierzmy tą strzałę. Zbierzmy to, co z lisków. I ja nie przyszedłem do 10 metrów, już jestem prawie martwy. Daj rów skul. Czaszka. A na co mnie to? Co ja z tego mogę zrobić? Mogę zmielić, mogę zrobić maskę, jeżeli będę miał skóry. Wygląda spoko, albo skull helmet. No, wygląda nieźle, ale chyba lepszy będzie ten hełm. Szybkość ruchu, celność broni dystansowej, wskaźnik głodu minus 2%. Myślę, że w to pójdę, tylko potrzebuję skóry, a tych skór to jeszcze daleka droga przed skórami. Ale widzicie, zaczynam powoli te skórki zbierać, więc w połączeniu z taninką to wejdzie jak złoto. Kuszą mnie te wilczki tam, tylko nie wiem, czy one są bardzo zabójcze, czy średnio zabójcze. Jest ich dużo. Jest jakieś mara hien. Jeden dostał. Leży. Jeszcze jeden leży. Ten pieściak leży.
O ty dziadu. Gdzie ty mi tam uciekasz? Ciężko się celuje z zooma. Okej, to co tam upolowałem, to chyba moje. Powinienem mieć 7 strzał. To jest Red Wolf, mały wilczek. Czekajcie, bo mi tutaj to przeszkadza. Patyczek jeszcze tutaj się zbierze. Red Wolf Pelt. Co z ciebie mogę zrobić? Na skórę mogę przerobić. A jak się cię przerabia na skórę? Pewnie z nożem. O. Dobra, to ja to będę na skóry przerabiał. Kości też zawsze zbieram. Dobrze, pozbieram to wszystko. No to cały czas próbuję zapolować na te pieski. One mi tu szczekają. Jest tam. I tu jeszcze mamy grzyba. Nie pamiętam, czy to jest dobry grzyb, czy zły grzyb. Jak bardzo zły jesteś. Żagwiak łuskowaty, warzywo. Jest dobry. Ja go wezmę, bo potrzebuję żarcia. Wygląda nieźle, tylko za dużo to go mi nie zbiera. Ale zawsze dorzucę do jakiejś zupki grzybowej. Czemu by nie? Ile mam? 5, 6 nawet. Why not? Why not? Easy loot. Dobrze, jestem w pobliżu już tego, co mi tam koleżanka, wasza koleżanka i moja koleżanka i fanka powiedziała. Merzost, co to jest? Aleś ty piękna, moje drogie kochanie. Tyś najpiękniejsza ze wszystkich. Ja chcę z tobą spoufalać się. Aż sobie zrobię zdjęcie, bo nie mogę się opanować. Dzień dobry. Waga stworzenia przyzwoita. Fanling. Czy ja mogę z tobą jakoś dyskutować? Nie mogę z tobą dyskutować, a mogę cię. No, nie wiem, czy to powinienem bić. Jesteś chyba grzeczna. Wygonek masz, grzeczna jesteś. No już, jak już trzeba, to trzeba, no dobra, umarło się, Boże, no trzeba było nie wchodzić w dyskusję, chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Co ty mi dasz? Mięsk, włókno lniane, to jest złoto. Więc zrobimy teraz tak, pelta przerobimy, na skóry gówno wyrzucimy, weźmiemy to. I co ty mi, moja droga, dałaś? Dałaś mi nasiona lnu, nasiona dębu, brzozy. No generalnie full zestaw, all inclusive. Dobrze, to ja sobie pozjadam. Jestem głodny, a potrzebuję też miejsca. Trzecią potrawkę zjem. I to zostaje. Mamy jedno mi miejsce, że tak powiem. Dobrze, że mamy len. No i tutaj co najważniejsze jest w końcu ten żywica. Teraz jakby to sobie oznaczyć, żebym ja zawsze pamiętał. Żywica, może coś takiego na żółto. To są kamienie. Translokator. Nie ma symbolu dla żywicy. Dobra, to mi się kojarzy z żywicą. Taki glut troszkę. Żywica. Tu będzie, ale jeszcze wiem, że aura mi pokazywała gdzieś w tamtym rejonie, więc. Przejdziemy sobie. Żywicę oczywiście odłożę. Wąż. Nie wiem, czy wąż może kąsać, czy nie. Musimy obserwować drzewa. Czy ptaszki rosną? Ja tam ptaszków nie ruszam. Co najwyżej kości mogę zebrać. Jakieś ptaszki, które tam śpiewają. No, więc tak to wygląda. Jeszcze do handlarza może zajdę, bo on tutaj mryka na mnie. Może coś ciekawego ma. Coś się zmieniło. Może coś kupi ode mnie. Dzień dobry, handlarzu. Mogę sprzedać piłę. Wapno. Mogę sprzedać latarnię z brązu. Ostatnią mam. Topór z brązu za 5 zębatek. Ten jest gówno warty. Może ja ci to opierdzielę, co?
Czemu nie chcesz? Nie chcesz? To nie wiem. Tak? I tu masz topór. Nie chcesz topora. Dobrze, bo jest użyty, dlatego. Ale on generalnie ma takie nieciekawe rzeczy. Niedużo rzeczy mogę mu sprzedać. Młot, skrzynia i latarnia, no to mogę zarobić, nie? Ale tak to nic, co mnie nie interesuje. No i nic, to idę na dół. Jest kolejna żywica. I to jest chyba ta pozycja, co mi kiedyś Aura zaznaczała. Że właśnie tutaj, na filmiku, jak oglądała. Więc, no, ja czytam wasze komentarze. Zawsze dawajcie znać, że coś zauważycie, to ja sobie to zapisuję i czytam później komentarz, jak włączam grę, to wiem, gdzie mniej więcej jestem. A w tych krzakach idzie się zgubić. Jest kolejny nasz kwiatek, ale ona jest piękna. Piękno musi zginąć. Oj, Merzost, nie uciekaj. Moja droga. Chodź tu do Ravena. Chodź tu, nie uciekaj. Gdzie ty jesteś? Przykro mi. Życie jest okrutne. Dawaj nasionka. Dawaj co najcenniejsze. Co ty mi dałeś? Nasiona dębu. Dąb to mi się przyda. Zajebiście mi się przyda. Sosna nie. Brzoza też nie. I co ty tu jeszcze masz? Dawaj. Mięso, ale włókna są cenne. I mięsiwo też tam. Przykro mi. Kocham was, moje zwierzątka, ale musicie ginąć. Szukam dalej tych żywic. O. Jest. Następna sztuka, to już kawał drogi. Zaznaczam. Cyk. Żywica. I mamy już trzy żywice. Więc nie jest tak źle. Ło, cztery nawet. Epicko, no zbieraj. Zbieraj cztery. Tego nie widziałem. To fajnie. No ja okrążam każde. No nawet miedź tu jest. Bardziej mi cyna zależy, inne surowce, ale to wiecie, to idzie się zapętyć, kurde, w te zbieractwo, więc nie tędy droga. Ja zbieram to, co potrzebuję, żeby mieć. Trafiłem do jakiejś mrocznej jaskini. Jak już tu jestem, to zajrzę, chociaż trochę się obawiam. Póki jest łatwa, to mogę zejść. Ale już mi tu wyskoczył Smrodzisław. Ja też nie mam jakiegoś super pancerza. Czy jakichś innych tam, wiecie, ciekawszych, cenniejszych rzeczy. Zawsze włókniane, to ja przygarnę, tak. To się przyda, ale może jakieś, nie wiem, żelazo znajdę albo inne surowce, przynajmniej takie w obrębie, gdzie jestem w stanie wrócić. O, zębatki. Zębatki to ja chwycę. Już nie mam miejsca w ekwipunku, ja pierdyle. Jedna wyprawa i to jest naprawdę krótka wyprawa. Ile ja przyszedłem? Już życia prawie nie mam. Nie chcę za głęboko schodzić, bo później się nie wykaraskam z tarapatów. Ale tak tylko, żebym wiedział, na czym ja stoję. Co tu mamy? U sreberko. Dobrze. To tutaj musimy dać. Nie. Dobra, spierdzielam. Wyjdę stąd, ale widzieliście, jest srebro. Muszę to tylko zaznaczyć na mapie. I jeszcze tu wielki grzybobraniecz, gwiaka łuskowatego. Ale ładnie tu obsadzone. Czy to był ten grzyb, co ja chcę? Tak. No dobrze, będzie co jeść. Am, 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 am. Ja to uwielbiam. Kurde, tyle grzybów. I to jeszcze przy plaży. Nie no, eksploracja to jest złoto. Wszystko dla mnie, wszystko dla pana Kruka. Będzie obiadek, rodzina się. Ładnie, pięknie. Dobrzeje. Chyba, że trujący grzyb, to wtedy wszyscy pomrą. O, i tam. Raz się żyje. Jest ryzyko, jest zabawa. Dobra, z tych pozbierane. Jeszcze tu. Pozbierane. O. O, ile tego mam? 20 sztuk. Zajebiście, nigdy nie było lepiej. I badylki. Zawsze badylki zbieram, bo to później jest problem. Tę go skór cytrynowej. Jeszcze gorszy, kurde, grzyb. Jest ryzyko, jest zabawa, jak to mówią. Punkty życia na minus grzyb. 80 sytości, ale trujący wypad.
Wiem, że cytrynowy, ale nie dla psa kiełbasa. Ja nie chcę wiedzieć, co tu się stało. Zobacz, ile to jest zwłok. Masakra. Same kości. Nie no, ja tak może mam pełny stak kości, a... Ale to, co tutaj zaszło, ja pierdyle. Tutaj jakiś kurtys cholerny, nie wiem. Chupacabra, El Chupacabra, kurde, tutaj działała. Nie no, wolę iść do swojego zameczku. Idę tam. Spokojne pielesze. Tu mnie nic nie gryzie, nic nie zabija. Ale swoją drogą, jak to jest blisko. Ja tu się buduję moją stację rybną, a tutaj z Wyrolem mnie obserwowali w takich licznych ilościach i coś ich zeżarło. No, muszę powiedzieć, że trochę mam pełno w portach. A nie noszę pampersa, więc sprawa jest podwójnie skomplikowana. Podsumujmy sobie dzień dzisiejszy troszkę, bo tak, rybek tutaj mi cały czas przerasta, ja to muszę na bieżąco zbierać. Wyjdźmy tu. Mamy dwa nasiona dębu. Co by nie czekać, dąb to trzeba gdzieś posiać, bo on jednak jak rośnie, to rośnie długo, a będzie nam zajebiście potrzebny. Więc posadzę go tutaj, gdzie te nasze sosenki. Wymaga on żyznej ziemi, a to jest jaka? Gówniana ziemia. Niech tu dąb sobie rośnie. Dobrze. Wróćmy teraz może do kuchni najpierw. Albo nie, do magazynu. Hop, hop, no wiem, tą glinę to ja tam jeszcze przygotuję. Zębatki, zębatki, zębatki. Tutaj już nowy stak muszę poukładać. Nie, no to chyba znowu zrobię skrzynię na jakieś tam tego typu rzeczy. Siano, czyli dobra z natury. Dobra z natury, mamy tutaj troszkę sianka. Już mamy dwa staki, nie jest źle. Glist mamy 13. Jest dobrze. Do innych rzeczy, czy ja coś tutaj do innych mogę wrzucić? Nie. Do form też gunwo. Tu jest puste, tu wszystko wrzucam. Nawet włókna lniane to mogę wrzucić. Już mamy 9. Z tego coś już mogę zacząć robić, nie? Z 9 będę miał dwie, a dwa sznurki. A ze sznurków co mogę zrobić? No pierdyliard rzeczy. No sznurek jest bardzo potrzebny, nie? Nie będę się teraz nad tym zastanawiał, bo mnie zabijecie za to, że za długo odcinki trwają. Ten Direwolf skin. Skull. Mogę zrobić na czapkę. Nie mam skór. Ja sobie go wrzucę na razie. To jest chyba jakiś rzadki przedmiot. Ja sobie go wrzucę tutaj. Niech leży. Niech przypomina mi o sobie. Z kościami się zastanawiam, ale to chyba będzie do rzeczy do gotowania, więc przejdźmy tutaj. Teraz tak. Tutaj nam się taninka robi. 15 godzin już minęło, a nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Wziąłem za dużo narzędzi. Ja muszę się bardziej ukierunkować, bo tych narzędzi to mi, widzicie, nie styka. Łuk na pewno się przydaje, więc nawet nie wiem, czy nie dorobię tu półki dodatkowej na broń, uzbrojenie i narzędzia jakieś tam i narzędzia jakieś tam, bo w tym momencie to jest taki misz-masz, ja się sam w tym gubię. Jedzonko. Jedzonko oczywiście, że trzeba poukładać. W porządkach też was tutaj będę maglował. O ty skurczy. Człowiek Ignaty. Gdzie mnie do kuchni się wkradacie? Co za ciemno było? Jezu, życia nie mam. Tam jeszcze jeden skurczybyk jest. Ile mam HP? Zero. To nie, to zdecydowanie muszę się uleczyć. Dawajcie mi żarcie. I cokolwiek, Boże, tam dawaj mi na stół. Rzucaj. Nie tak. To jest akurat ten aspekt, co mnie wkurza, że zawsze trzeba na środku dać. Żrypan. Następna potrawka. Żrypan. Jeszcze coś pan żresz? Dobra, już się zaczynamy powoli leczyć. Jeśli chodzi o mięsko. Mięsko oczywiście przerabiam na szarpane. Tu mam jeszcze narzędzie. Mamy troszkę grzybów. Mamy tą surową skórę. I mamy owocki. Za ile się popsujecie? 50% popsucia, więc ułożę je jako świeże. Mięsiwo. Dobra, porządki. Z skórami jest generalnie problem, bo widzę, że one się zaczną niedługo psuć. 13 godzin, 1 dzień, 3 dni.
To, co zebrałem teraz, jest za 4 dni. Jak z nożykiem zrobię, to jest, a potem naoliwiona, namoczona skóra, czyli potrzebuję mieć boraks. Boraks albo woda wapienna. Woda wapienna, jest wapno potrzebne, a to muszę zmielić te gówno, a to potrzebuję, ja pierdyle. No, muszę zrobić żarno, cholera. Żarno. Jakoś to się nazywało, ale ja wiem, o co chodzi. Bo ja mam tutaj w tej skrzyni, specjalnie zbierałem spore ilości tych muszelek. Będę miał wapna dużo. Tyle, że muszę zrobić żarno. Żeby te skóry, no nie, nie chcę ich marnować, nie? O to mi wszystko chodzi. No i właśnie, to jest to, o czym wam wszystkim mówiłem w systematyce, nie? Że jak to sobie rozplanować, żeby to wszystko ugrało, nie? Bo tutaj mamy teraz te cegły, mamy, wiadomo, tam kowadło, oczywiście, trzeba się tym zająć, mamy skóry, mamy taninę, pierdyliard roboty, to jest jak w domu. To powinien być jakiś podział obowiązków, nie wiem, ktoś się musi tym zająć. Ja już potrzebuję menadżera, menadżera, który mi dokładnie powie, co, gdzie, jak i kiedy. No i wtedy będzie wszystko hulało. A póki co to jestem taki, kurde, zszarpany. Gdzie tu nie chwyci, tu syf, tu burdel, tu po prostu ja pierdyle, szlak mi jasny trafia, aż muszę usiąść, bo nie wiem, co ze sobą zrobić. Dobra, chwilę muszę odsapnąć, mam dość, mam dość. Wiecie co? W dupie to mam. Idę spać. Dobranoc.